tu nic nie robią? Wyładował się. Dobra, tu idzie za przynętą. To tym razem przynajmniej dobre. Goddammit. Okej, czyli to działa. Ale czuję, że... Okej. Nie no, nie będzie źle, przez to, że oni nie mają samych strzelających i latających. To co, bierzemy kontra? Wiecie co, ja i tak muszę się cofnąć, żeby tamten zamek ogarnąć. Przygotować do obrony. Te. Zobaczymy, co automat zrobi. Wątpię, czy dużo dobrego, ale jeśli uda mu się wygrać, to będzie jawny sygnał, że nam może się udać jeszcze bardziej. I znacznie lepiej. Ty, jakaś masakra. No dobra, my damy sobie radę lepiej, ewidentnie. Ale być może da się tam jeszcze poustawiać paru bliżej. I wtedy zgarnie więcej. Dobra. Skoro tak, to może ja tutaj wykombinuję coś. Na przykład najmę jeszcze jakiegoś bohatera. Ser Mullich? Jedenasty poziom rycerz! Ja chcę ciebie! Bez kitu. Pewnie i tak dojdzie tutaj do walki, ale wtedy o wiele lepiej to pójdzie. No dobra, więc ten Stracker... On... Kogoś tutaj trzeba wepchnąć, potem tutaj dojdzie. Stwierdzi, że bliżej jest następny. No, to ma sens. Gorzej, że muszę z kogoś zrezygnować, to już najlepiej z Sapinrow zrezygnować. W takim przypadku. Ten mieszek. A jest ktoś jeszcze inny? Jest Terek! Ma wóz drewna. Ale z tym to nie będzie problemu. No bo... Gdzie tu my mamy? Tutaj. O. Drewno. 5 tartaków. Co mi po jednym drewno dodatkowym? Szczególnie, że mamy jeszcze tutaj te różne dodatki. Typu wieża, magazyny zasobów. Właśnie, żeby nie zapomnieć. Tak, Gellare. Z tym to każdy sobie da radę. Więc tu nawet nie należy się jakoś przejmować. Ważne tylko, żeby... O, fontannę szczęścia zrobić. Żeby nasz cały garnizon miał szczęście. Dowiedzisz już... No, wiem. Masz... O, okej. Będziesz czarować nawet. No dobra. To tak. Złote smoki. Wezmę. Teraz to już tanio, więc wszystkich. No i poustawiam tak standardowo. Kto wolniejszy? Ente oczywiście. No i... 12, 16, 8. 9. O tak. Gittens. Dobra, to i tak nie brałoby udziału. Z kogoś trzeba zrezygnować. Z Sapinrow. Sapinrow daje kasę. Kasa lepsza. Hak to na pewno nie. Jok też nie. Krystian raczej nie. Stracker tutaj właśnie stoi i czeka. Pewnie z Riona też zrezygnuje. Dobra. W takim razie, Terek.
Może masz jeszcze jakiś ruch? Nie masz. No niestety. Dobra, Terku. See ya. Na pewno nie popełnię żadnego błędu? Nie. Jak został? Żyje. Żyje. No. Tak, bez nas to nie życie. A Sir Mullich to potwierdza, prawda? O, plus jeden do ataku jeszcze? Ciekawe, jakie ma statystyki. No, może być. Aczkolwiek więcej czarów by się przydało. Ale szybkość plus 2 do szybkości. Mamy mądrość. Jest dobrze. Masz balistę. Też masz pierwsza pomoc. Super. No dobra. Chodź tutaj. Paziarenko, paziarenko. Aż do kłębka. Podziemny tunel? W sumie? Dobra, to ma sens. Okej. Czyli przygotowujemy się na najgorsze. Gundyla. Ty. Czyli tutaj jest spokój? Na razie. Z niewiadomych przyczyn jakoś tu się błąkają, tylko. Tutaj. Dobra, mamy już wyposażonego. Nawet możemy dojechać. Nie, nie możemy obecnie. Już niedługo. To jest Krakhak, który zostanie uderzony przez Axisa. Prawdopodobnie tak jak wtedy Axis zostawi część swoich. Co jest dosyć zabawne. Okej. To w takim razie ja muszę tutaj inaczej jeszcze trochę ich rozdystrybuować. Na przykład cyklopy na dwie jednostki. Tak. No, coś w tym stylu. Bodyguardzi? Dobra. No i chyba tyle. Co my tutaj mamy? No tak, ta armia. To co oni wtedy zostawili? Ach, chyba nic. Ale na pewno on w jednym ruchu przyszedł do nas od razu. No to też głupie z jego strony. Cie, zniszczył tylko sobie mury? O, co on zrobił? Wrota wymiarów! A to cwaniak. No dobra. Tutaj... po naszemu idzie? A, jest! Pewnie nie pójdzie do nas. No zobaczmy. A może on po prostu rozwala ilu tylko się da w jednej turze i jeszcze zaatakuje zamek. A, jednak nie. Jestem z siebie zadowolony. To było słabe. No dobra. Coś zrobimy. Tylko co? Mam błyskawice z dobrych opcji. Uleczenie, błogosławieństwo, no i tarcza. Błogosławieństwo... 11-15. Na starożytne behemoty lepiej. Albo na szamanów. Oślepienie też by było dobre. Tarcza? Tarcza też jest spoko, ale 15% bez szaleństwa. Okej.
Tak, żeby zionięcie mnie wzięło zbyt dużo. Pięknie. No to ptaki gromu. W sumie. Tylko dwa zginęły. Co jest? Wilczy rycerze to najmocniejsza moja jednostka? Pojedyncza? Być może. Okej, okay, jeden padnie. I trochę nadszarpnę. Jak teraz stanąć? Chyba tak najlepiej. Ponieważ wtedy, żeby zionąć na dwóch, będzie musiał aktywować mojego. No dobra, to ma sens. Tylko teraz... trochę mało. Dobra, zabiję kogoś tutaj. Tutaj podobnie, ale mam znacznie większą siłę. No, nie zabija ani jednego. Tutaj zabiję sporo. Już trzech. Okej, tragedii nie ma. Cudów oczywiście też nie. Jeszcze nie przebili się przez mury. Tyle dobrego. Mam 15 many. Błogosławieństwo. Ilu was jest? Cały czas dziewiątka. Wilczy rycerze. 44, ale... atak nie jest najlepszy. Tu jest spora obrona. Klęsy najmocniejszy, tak? Chyba tak. 12, no to ma sens. Lepszy atak. Dobra. Szamani. To tak, weź kontratak. Cudownie. Dobra, dobiję jednego. Jeszcze raz. Czy może ptaki? Ptaki. Jeden zginął. Dobrze. Więc tak. Klepiemy. Tutaj już niestety... A, no tak, przecież mogę podejść. To stanę tu. Żeby nie było zionięcia na dwóch. Już przebite. No to koniec. Hops. Ajajajaj, jeszcze mogę wzmocnić kogoś. Kogo? Zrobię wreszcie to uleczenie. I uderzymy. Jak tam? Bierz kontra. No i pięknie. I tak będzie musiał zaatakować tego lub tego, behemot. Całkiem niezłe obrażenia zadamy. 4 many? Tak, mogłem rzucić dwa razy błogosławieństwo zamiast jednego wzmocnienia. No ale cóż, życie. Dużo tych smoków zostało? 142 HP. A zawsze jeszcze mogę się... wycofać jakoś. No i chyba będę musiał. Żeby zostawić sobie bohatera. Dobra, to jeszcze drapię ile się da. Zadrapię na śmierć. Dobra, weź kontrę. Tylko tam... O! Nie ma kontry. No dobra. Jeden oddział zginie. Chyba, że już ucieknę. To mogę zrobić
5, 6 obrażeń? What? Tylko tyle? 150 tutaj. Ojej. To z tego powodu jest tak słabo. No to uciekamy. Tak. No cóż, jakieś tam straty były. Wroga. U nas to niebanalne. Tydzień borsuka, cudownie. Halo? Tutaj nic się nadal nie dzieje. Christian. Axis tutaj jest. Krakhag do niego leci. Czy do Rovener? Dzień pierwszy, mogę teraz najmować. No to jazda tutaj najpierw. Pięknie, weszliśmy jak do siebie. Co się stało? Ja nie mam kapitolu, przecież tamten zamek miał. Ha. No dobra. Coś czuję, że zaraz znowu przeteleportuje się nasz wróg. Co... strasznie będzie nam... bruździł. Denerwujący będzie. Mocno. Sir Mullich tutaj jest. Ja sobie biorę wszystkich. Tak. Brak miejsca? Nie ulepszeni jesteście. Tutaj też niby brak miejsca. Aha. A moment. Ulepszenie nie kupię. No dobra. No to teraz mamy znacznie większe szanse. Wilczy rycerze. 18 to mogę zostawić tutaj. Chociaż niech już będzie. 3 tury. Cudownie. Teraz przeteleportuje się pewnie tu. Mam nadzieję. Wokiel. Niech jeden zaklepie drugiego. Green Falls. Koniecznie. 2000 niby. Muszę powymieniać zasoby. Na kasę. Wszystko. Kupuję następny rzut. Ponieważ tutaj będzie wróg. No dobra, nie zupełnie wszystko. Ale jakoś tak... już nie mam 8 bohaterów. Okej, okay. Złote smoki, jednorożce i tak dalej. I tyle. Christianie. Którędy najbliżej? Dookoła chyba. 4 plus. Tędy to w ogóle zawijasy są. Jeszcze ptaki gromu, horda. Ja raczej przez to nie chcemy się przebijać. Możemy sobie płynąć dookoła. Dobra, niech będzie. Jog. Cudownie. Więc ty, Jogu, lecisz tutaj. No to odbijesz bez problemu. Ty. Na pewniaka mogę iść tu. To zrobię tak. Skoro i tak to cały ruch mi weźmie. No, to dobra myśl. Tak. Stanę sobie tutaj. Teraz spróbuję. W sumie wyzbędę się całej many. Mam gdzieś po drodze? Mam studzienkę niby. Tam, po co mi studzienka? Z taką armią? To jeszcze magiczne źródło, w razie czego. Tylko nie dotrę tam niestety. Zakręcie nie zadziałało. No i tyle. Na szczęście to nie zużywa ruchu. Dobra, Sepinrow. W takim razie trzeba spędalać.
albo wręcz zachęcić go, żeby szedł tu. Ej, Mephala. No, zachęcimy go na przykład tak. No i okej. Nadzorca stajni. No właśnie. Tak mnie naszło. Wiem, skąd te piksele w obrazkach poglądowych wersji HD. Powiększyli takiego. Tak, na pewno. No dobra, to tutaj nie ma niby nic. Tu siedzimy i drżymy. Okej. No to tyle. Lecimy dalej. Co możemy zrobić? O, pięknie, wyładował się tam nam wróg. Cuda. A ten to co robi? W ogóle wypłynie? Nie wypłynie! A nie, może na opuszczony statek wpłynie? I z niego do góry. Może tak. Okej, to miałoby sens. Co się dzieje tutaj? Saurug. Nie wiem jak on, ale mi się zdaje, że jak tylko ponajmuję tutaj wszystkich, to bez problemu się obronimy. Pewnie tak. I mamy przecież tutaj bohatera pięknego, Sir Mullicha. I niemniej piękną Shivę. Chociaż zapewne w gusta innej płci to trafia. W moje to raczej Shiva. Co by nie było? Saurug. A ten? W czyje gusta trafia? Domestosa. Dobrze. Trochę mało zasobów mamy. Niby 22 tysiące, a jednak bieda. A gdzie jest ten? Przeteleportował się tutaj troszeczkę dalej. Zjechał chyba tego... tego małego. To się bał nas ruszyć. Na razie mamy spokój. Na razie. Krak, hak. Co z tobą zrobić? Krystian na pewno dookoła płynie. Chyba, że tędy. Tu. No, możesz się wyładować tutaj. Tu mamy okręt. Krak-hak może sobie wskoczyć na niego, ale myślę, że po prostu Axis się przeteleportuje zaraz tu. Do Rowener. Bo Rowener nie jest strzeżone. A to jest. Jog. Ej! Przyzwanie okrętu, no tak. Za dużo. Ops. A właśnie. Czy ja mogę sterować zdalnie? Już sprawdzaliśmy. Ale zdaje mi się, że jak wybiorę właśnie zamek i następnie nacisnę... No? Tak. Muszę wybrać zamek najpierw. Następnie mogę kliknąć. Okej. To ma jakiś tam sens. Chociaż oczywiście chciałoby się, żeby tak nie było. Dobra, to weźmiemy tylko. Nie stać mnie na zakup okrętu. Pięknie. Sapinrow sobie weźmie tam sosny. Co jeszcze? O, to należy do kogoś. Kiedyś tutaj byłaś. Najwyższa pora. Więc... A. O? Mephala za to weźmie. Właśnie. A, zostawił. No cóż. Dobra. To jest nasza. I... Nie mam tobą nic do roboty. Zostań tutaj na razie, poczekasz na niego. Zabawimy się w kotka i myszkę. Więc, Axis jest tutaj. Skoro tak, to tak. Kryjówka cyklopów. Nieodwiedzona niby.
albo z najemników. O! No i dobra. Ja wyskakuję sobie tu, żeby móc w następnej turze ewentualnie tutaj skoczyć od razu. No i czekam. Nic więcej lepszego nie mam do roboty. Chyba, że odwiedzić Tormina. Ale w razie czego to wroga będziemy po prostu gonić. Może się przeteleportuję gdzieś tu, może trochę pójdzie. Ja zbuduję... zrekrutuję mnóstwo jednostek. Zobaczymy. Nie wiadomo jeszcze, jak to się potoczy. Wiadomo za to, że Sauruk potrafi w jedną turę dojść tu. Więc trzeba kupić jednostki.